Szczególnymi momentami w trakcie minionego bolesławieckiego święta ceramiki były te, które odnosiły się do czasu wzmożonej fali pandemii koronawirusa i działań służby zdrowia. Bolesławieccy medycy zostali uhonorowani na uroczystej sesji Rady Miasta, natomiast w niedzielę odbył się dedykowany im koncert, który poprzedziła msza święta w bolesławieckiej Bazylice Maryjnej. My w dzisiejszy wieczór gromadzimy się w naszej bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, aby w szczególny sposób otoczyć naszą modlitwą wszystkich tych, którzy od początku trwającej jeszcze pandemii stanęli w szeregu, aby walczyć z tą plagą, aby walczyć o ludzkie zdrowie, aby walczyć o ludzkie życie. W liturgicznej oprawie mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele Bolesławieckiego Szpitala Powiatowego. Jedno z czytań wygłosił dyrektor Szpitala Powiatowego Kamil Barczyk. W homilii rektor Bazyliki nawiązał do niedawnych słów papieża Franciszka w sprawie szczepień przeciw koronawirusowi. Dzięki Bogu i pracy wielu mamy dzisiaj szczepionki chroniące nas przed COVID-19. Dają one nadzieję na położenie kresu trawiącej nas pandemii, ale tylko wtedy, gdy będą dostępne dla wszystkich, i jeśli będziemy ze sobą ofiarnie współpracować. Koncert dedykowany bolesławieckim medykom, zatytułowany Miejcie Nadzieję, odbył się w amfiteatrze na ośrodku wodno-sportowym. Piękne zwieńczenie naszego 27. bolesławieckiego święta ceramiki. I piękny powód, dla którego dzisiaj tutaj jesteśmy. Te straszliwe covidowe ciemności, w których tkwiliśmy przez tak długi czas, rozstępują się. Dzięki ludziom, dzięki bohaterom, nie waham się użyć tego słowa, którzy są wśród nas. Dziś dziękujemy. Dziękujemy bohaterkom i bohaterom, którzy dali członkom naszej wspólnoty dar miłości i opieki, którzy każdego dnia ciężko pomagając chorym, umierającym, nieraz w męczarniach, często walcząc o każdy oddech, walcząc o zdrowie i życie innych, dzielili się dobrem, którzy zachowali się tak jak trzeba. Bohaterki i bohaterowie w białych ubraniach, ratujący zdrowie i życie, dający nadzieję. My wszyscy Państwu dziękujemy. Najbliżsi przyjaciele, mogę tak nazwać, jesteście naszymi, moimi przyjaciółmi, najbliższymi. Tymi przyjaciółmi, którymi poznałem w biedzie. Było ciężko, ale daliśmy radę. Dziękuję za to. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Panie Starosto, dziękuję wszystkim ludziom, którzy z całego serca nam pomagali i za tą pomoc chcemy Wam serdecznie podziękować. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie nadzieję. I dni, których nie znamy. Właściwie nastąpiło przed chwilą streszczenie naszego dzisiejszego koncertu. Tak to ma być pewnie. Czas na rozwinięcie będzie i rozwinięcie. Koncertem tym, a tytuł jego brzmi Miejcie nadzieję. Chcieliśmy podziękować, pokłonić się wszystkim tym z Państwa, którzy bronili nas przed pandemią. Głównie zwracamy się w kierunku medyków, ale też osób działających w tym obszarze. Właściwie kierujemy to do Państwa, do mieszkańców
Bolesławca, ale także do każdego miasta, miasteczka, sioła. To historia. W koncercie w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego wystąpili Jacek Wójcicki, Andrzej Poniedzielski, Beata Rybotycka, Kuba Badach, Anna Lasota i Janusz Radek. W repertuarze artystów znalazły się utwory m.in. Zbigniewa Preisnera, Jana Kantego Pawluśkiewicza i Adama Zaryckiego. Nie sposób opowiedzieć o klimacie i wydźwięku tego koncertu. Jego magii uległa publiczność w amfiteatrze, ale też ci, którzy oglądali go na telebimach. Piosenki to dźwięki. Piosenki to słowa. Piosenka łyk szczęścia, piosenka łez browar. Piosenki panienki, piosenki jak krzyże. Gór piosenka nie przenosi, ale czasem może sprawić, że nam do nas jakby bliżej. Na bis artyści zaśpiewali Dni, których nie znamy, Jana Kantego Pawluśkiewicza z repertuaru Marka Grychuty.